Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z biologią online. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pierwszą i najważniejszą, bo najliczniejszą grupą zmiennocieplnych kręgowców wodnych i będą to ryby. Ryby są faktycznie zdecydowanie najliczniejszą grupą kręgowców, zresztą bardzo takich typowych, także warto je dobrze poznać, żeby ogólnie mieć wiedzę w ogóle o kręgowcach, tak? Bo te cechy typowe dla kręgowców, wszystkie te cechy znajdziemy u ryb właśnie. A my dzisiaj się przyjrzymy tym rybom pod kątem ich przystosowań do życia właśnie w wodzie, do sprawnego poruszania się w wodzie. Także pod tym kątem dzisiaj poprowadzę tą krótką lekcję. Przyjrzymy się też im w akcji, tak jak pokażę na filmiku, kilka gatunków takich egzotycznych, a także nasze krajowe gatunki ryb, których mamy ponad 120. 120 różnych gatunków ryb występuje w Polsce, a na świecie jest to dużo ponad 30 tysięcy gatunków. Co ciekawe, co roku poznawane są też nowe i to nie pojedyncze gatunki, ale to są setki gatunków, nowych gatunków ryb, które odkrywamy dla świata. Tak? Także ciekawe stworzenia, myślę, że warto się im przyjrzeć i zaczniemy od budowy zewnętrznej ryb i przystosowań w budowie zewnętrznej do pływania. Oczywiście tutaj na pierwszym miejscu charakterystyczną rzeczą jest sylwetka ciała. Sylwetka opływowa, hydrodynamiczna, taka, no jak tutaj widać na tym obrazku, tak? Przednia część ciała, głowa taka zaostrzona, tak żeby próć sprawnie, tak, przedostawać się przez tą wodę, następnie odcinek tułowia, tak, i ogon jako główny napęd ciała ryby. Tak tutaj wygląda ta sylwetka. No i oczywiście płetwy, to też jest cecha charakterystyczna, od razu rzucająca się w oczy. No i te płetwy, już tu wspomniałem, że napędem jest głównie płetwa ogonowa. Czasami też inne płetwy nieparzyste są tam skierowane w kierunku płetwy ogonowej, tak, i one mogą wspomagać poruszanie się ciała do przodu, prucie przez tą wodę. Natomiast płetwy parzyste, odpowiedniki naszych rąk i nóg, czyli płetwy piersiowe, to są, można powiedzieć, nasze ręce, płetwy brzuszne, to są nasze nogi, tutaj zupełnie słabo rozwinięte jeszcze, no ale o nich warto wiedzieć, tak? One mają też odpowiedniki, o czym za chwilę powiemy, w budowie wewnętrznej, w szkielecie obręczy barkowej, obręczy miednicowej, jeszcze bardzo tu prymitywne, ale to już są zawiązki naszych rąk i nóg i ich obręczy. Tak? No ale przejdźmy dalej do budowy zewnętrznej, przystosowań, oczywiście skóra i jej wytwory. Skóra typowa dla kręgowców, wielowarstwowa, czyli naskórek, skóra właściwa. Tak? Tak ta skóra wygląda, no i ona wytwarza gruczoły, co jest też typowe dla kręgowców. No i te gruczoły śluzowe stanowią rodzaj przystosowania, ponieważ śluz zmniejsza tarcie opory wody. Tak? Także to jest dobrym przystosowaniem tutaj do poruszania się w wodzie. Taka właśnie wydzielina w postaci śluzu. Tak? No i jeszcze tutaj myślę, że warto wspomnieć o łuskach, chociaż to jest mniej ważna cecha, jeżeli chodzi o życie w wodzie. Natomiast no, ich ułożenie takie dachówkowate, no też tutaj w pewien sposób wspomaga poruszanie się w wodzie. Tak? Ważną cechą są także wieczka skrzelowe. Tak? No, skrzela to już element budowy wewnętrznej, ale samo wieczko, które tutaj widać na rysunku i jego praca, tak? Te wieczka skrzelowe umożliwiają napędzanie wody właśnie przez skrzela, no, co jest bardzo istotnym tutaj przystosowaniem do życia w wodzie. Tak? No jeszcze warto wspomnieć o narządzie linii nabocznej. Tak? Narząd linii nabocznej, najważniejszy zmysł u ryb, umożliwia rejestrowanie ruchów wody. Tak? Wzrok nie jest tutaj zbyt pomocny, ponieważ w wodzie, z racji tego, jaka ta woda jest, nie można widzieć na dalekie odległości. Tak? Natomiast narząd linii nabocznej umożliwia, on jest bardzo, bardzo dobrze tutaj sprawnie działającym narządem, umożliwia rejestrowanie ruchów wody, nawet drobnych jakichś takich ruchów z dużych odległości. Ryba jest w stanie zlokalizować potencjalną ofiarę, czy drapieżnika, czy jakieś inne bariery, które gdzieś tam w wodzie występują, na podstawie ruchów wody,
które śledzone są czy rejestrowane przez narząd linii nabocznej. Także niezła, niezła naprawdę cecha, tak? Jeszcze może tu o ubarwieniu ciała coś co nieco powiedzieć, bo ono jest też dość charakterystyczne, no ale to raczej nie w sensie poruszania się sprawnego w wodzie, ale raczej obrony przed drapieżnikami. To ubarwienie jest takie, że faktycznie górna część ciała ciemna, także patrząc z góry, jakiś drapieżnik patrząc na zbiornik wodny z góry nie zobaczy tej ryby, bo widzi ciemną toń wodną, czy dno, tak, zbiornika wodnego i ciemny grzbiet ryby umożliwia to, że ona jest niewidoczna, tak, no a z kolei z drugiej strony, jak drapieżnik chce zaatakować z dołu zbiornika wodnego i widzi faktycznie jasną powierzchnię wody, tak, to ryba w części brzusznej też jest taka właśnie jaskrawo, taka zmieniająca się biała, tak, czy srebrzysta i to wygląda tak jak powierzchnia właśnie wody, lustra wody, więc te ryby dobrze są przystosowane też do ukrycia się przed potencjalnym drapieżnikiem, tak. Myślę, że z budowy zewnętrznej to by było wszystko, tak? Teraz przyjrzyjmy się tutaj na filmie kilku gatunkom, a potem jeszcze w kilku zdaniach opowiem o budowie i przystosowaniach w budowie wewnętrznej. No teraz przyjrzyjmy się kilku cechom budowy wewnętrznej, bo i tutaj znajdziemy pewne cechy, które są bardzo ważne i umożliwiają życie w wodzie. I na pierwszym miejscu oczywiście skrzela, tak? Skrzela jako narząd wymiany gazowej. Jak to skrzele wygląda? No, bardzo podobnie jak skrzela skorupiaków, o których już mówiłem, pokazywałem na przykładzie raka. Tutaj jest bardzo podobnie, jak widzicie, z tym, że te skrzela oparte są, czy przyrośnięte są do takich kości zwanych łukami skrzelowymi. W każdej części głowy, tak, z prawej i z lewej strony, pod wieczkiem skrzelowym są cztery takie kości w kształcie łuków, tak zwane łuki skrzelowe i na nich oparte są, czy przyrośnięte do nich są właśnie skrzela ryby, tak. Woda przedostaje się przez otwór gębowy, tak, i przez gardziel wydostaje się do takiej przestrzeni około skrzelowej, gdzie są właśnie te skrzela pod wieczkiem skrzelowym, tak? Im bardziej sprawnie przepływa ta woda, tym lepiej czy sprawniej następuje wymiana gazowa. Tak to no nie jest to trudny system, tak to właśnie działa, tak? Przepływająca woda, tak, omywa skrzela i tam samorzutnie następuje proces dyfuzji gazów oddechowych. Tak, tlen dyfunduje do wnętrza tych skrzeli, tak, do krwi,
Natomiast dwutlenek węgla nagromadzony we krwi dyfunduje na zewnątrz do wody. Tak? To dość prosty system. No ale tutaj jeszcze na drugim miejscu bardzo ważne narządy układu ruchu, czyli bierna część, czyli szkielet, niezmiernie ważna cecha będąca przystosowaniem do poruszania się. Tak, zobaczcie, jaka masywna czaszka, tak jak grot strzały do przebijania się przez wodę, czaszka zrośnięta sztywno z kręgosłupem i także ze szkieletem płetwy ogonowej. Tak? Także ta płetwa ogonowa może być napędzana ruchem całego ciała, tak? Bo całe ciało, począwszy od czaszki, przez kręgosłup, aż do szkieletu, tak zwanych promieni płetwy ogonowej, jest to wszystko ze sobą ściśle połączone, zrośnięte, tak? No, szkielet pozostałych płetw, też w postaci takich promieni, nie ma już tego oparcia na szkielecie osiowym, czyli na kręgosłupie, więc te płetwy no, będą miały tutaj mniejsze znaczenie. Tak? No i mięśnie, ryby są bardzo silnie umięśnione, ta muskulatura jest no, taka dość prymitywna jeszcze w postaci takich metamerów mięśniowych, to się nazywa, tak? My to zresztą wiemy, pewnie jak sobie przypomnimy, jak zjadamy tą rybę, jak ona wygląda, to są właśnie takie metamery mięśniowe, takie segmenty, no i w górnej części ciała i w części ogonowej jest tych mięśni bardzo dużo i ich poruszanie umożliwia poruszanie właśnie płetwą ogonową. Tak? Także te dobrze rozbudowane mięśnie i szkielet to są bardzo ważne cechy umożliwiające sprawne pływanie, poruszanie się w wodzie. Tak? No to jeszcze jedna ważna cecha związana z układem pokarmowym, to jest pęcherz pławny. Pęcherz pławny jest odpowiednikiem przełyku, można powiedzieć. Tak, on powstaje z przełyku. Czasami jest tym przełykiem połączony, a czasami się w ogóle oddziela. Tak? I co ten pęcherz pławny daje? No tak jakbyśmy sobie wzięli koło ratunkowe i sobie na tym kole ratunkowym pływali. Tak działa pęcherz pławny. Tak? Jak widzieliśmy na filmiku, ryby potrafią sobie utrzymać się w toni wodnej bez poruszania w ogóle płetwami. Tak? To jest możliwe dzięki temu, że mają w sobie taki właśnie element układu pokarmowego, uchyłek przełyku napompowany powietrzem. Tu mechanizmy będą dwa, ale to jest taka już wiedza szczegółowa, mniej ważne, ale napompowany ten pęcherz pławny umożliwia to, że ryba bez wysiłku może sobie żyć czy stać w toni wodnej, tak? To właśnie daje pęcherz pławny. Bardzo fajna i dobra cecha jako przystosowanie do życia w wodzie, tak? No jeszcze o nerce bym wspomniał. To jest szczególnie ważna cecha w przypadku ryb śródlądowych, tak? Żyjących w wodach śródlądowych, ponieważ no, tam jest problem z przenikaniem tej wody do wnętrza ciała, tak? Małe zasolenie powoduje to, że woda wnika do wnętrza ciała, no i trzeba się jej pozbywać, tak? Bo ta ryba by nam puchła, tak? od wody. No jak to jest możliwe? No dzięki temu, że nerki są duże, sprawnie działają i wydalają wielkie ilości no, czystej wody. Tak? Woda jest wydalana z nerek, bo no, jest to szkodliwe takie uwodnienie, silne uwodnienie ciała jest to szkodliwe dla no, funkcjonowania ciała tejże ryby, tak? Także to, słuchajcie, byłoby chyba tyle. Myślę, że kilka tych cech, żeśmy tutaj omówili, są to cechy najważniejsze. Na nich się skupcie, jeżeli ktoś was będzie kiedyś pytał o przystosowania ryb do pływania. Pamiętajcie o gatunkach, bo najlepiej mówiąc na temat jakichś cech, podejść na przykładzie danego gatunku, czy to okonia, czy jakieś ryby, nie wiem, egzotyczne, czy chociażby rekina, tak? To by było, słuchajcie, dzisiaj tyle. Ale mam jeszcze zagadkę na koniec. Chciałbym, żebyście poszukali, poszperali, jak nazywa się największa ryba w ogóle występująca na naszej planecie. Jaki to jest gatunek, tak? To było, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za udział w tej lekcji. No i do zobaczenia wkrótce na kolejnych odcinkach. Można oczywiście polubić i zachęcam, zapraszam do wspólnej nauki. Do zobaczenia, dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.